Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, z całego serca Wam mocno dziękuję, że jesteście ze mną. Naprawdę, te wszystkie Wasze komentarze, te wszystkie Wasze wiadomości, które wysyłacie do mnie, ja jestem w takim ciężkim szoku, ale jestem tak mocno naładowana, żeby dalej nagrywać, że po prostu mam taką burzę w głowie, nie wiem co najpierw, co po kolei, czy po kolei, czy nie po kolei, czy wybierać, czy nie wybierać, czy lecieć tak jak idzie. Ale działam. Wiem, że dużo robicie, dużo przepisów, których nawet ja jeszcze nie robiłam, także należy Wam się wielki szacunek. Jestem naprawdę z Was dumna, z każdego osobno oczywiście i z wszystkich razem. No ale dobra, pamiętajcie, udostępniajcie moje posty, możecie mnie oznaczać w swoich zdjęciach, jak tam coś zrobimy fajnego, jak zrobicie coś z mojego polecenia, no żeby wszyscy wiedzieli, że jesteśmy razem, tak? No, to słuchajcie, dzisiaj znowu polecę z takim przepisem, który możecie sobie wziąć zarówno do pracy, jak i do szkoły, no i oczywiście w domu też zjeść. I to będzie jaglanka a la Snickers w słoiczkach. Słuchajcie, deser jest przecudowny, no to robimy, no zaczniemy robić i potem zobaczymy jak to wyjdzie. Więc tak, stopień trudności średni, dla Was myślę, że to jest pikuś taki pęki jest, więc no ale powiedzmy, że stopień trudności średni, czas przygotowania 35 minut, całkowity 55 i mamy z tego 4 porcje. No i zaczynamy gotowanie. Teraz tak, na pokrywie naczynia miksującego ustawiamy sobie miskę. Odważymy do niego 120 g daktyli suszonych bez pestek. Jakiś komar tu mi lata. Tu już na jaglankę ma ochotę. Dobra, może być 130. Resztę zostawimy do dekoracji, nie? Dobra. I teraz zalewamy to 140 g wody. Czyli 140 g wody leci na nasze daktyle, gorąca musi być. One muszą się zaparzyć. Czekajcie, bo tu kot mi łazi i ja zerkam na niego zamiast zerknąć, ile wody wlałam już. Dobra, 145 jest ok. Zdejmę i postaram się zanurzyć je wszystkie sobie, o, żeby się namoczyły. No i słuchajcie, odstawiamy to na bok. Na razie o tym zapominamy. Teraz tak, do naczynia miksującego wsypujemy 70 g orzeszków ziemnych, prażonych, solonych. Takie orzeszki, co kiedyś się dużo, dużo tego jadło, pyszne były w kuszeczkach i w ogóle. Więc wsypujemy. Czekajcie, bo muszę się tu chwilę skupić. Jest. Dobra. Lecimy dalej, zakładamy miarkę z pokrywą. I dalej 3 sekundy obroty, 6, może być głośno. Jest. Słuchajcie, tu była też wskazówka taka, że jeżeli te orzeszki nie są dobrze rozdrobnione, to można czas przedłużyć. No ale oczywiście skąd możemy wiedzieć? Najpierw musimy zerknąć. No ja myślę, że jednak zostawimy tak jak są, bo w Snickersach, w batonikach te orzeszki jednak są takie kawałki. I teraz tak, na pokrywie naczynia miksującego postawić drugą miskę, ale zaraz, to mamy odstawić czy nie, bo już się 3 sekundy przełożyć do innego naczynia. No dobrze, mówiłam i się zakręciłam, czyli przesypuję sobie je do osobnego naczynia, odstawiam obok daktyli, na chwilę o tym zapominamy. I teraz tak, znowu na pokrywie naczynia miksującego stawiamy następną miskę. I słuchajcie, używamy kaszy jaglanej. Ja mam oczywiście kaszę jaglaną w torebkach, bo ciężko jest kupić osobno. Ale pamiętajcie, wysypujemy z tych torebek, nie gotujemy w torebkach. Więc tak, tu stawiamy tą miskę i wsypujemy 140 g kaszy jaglanej. Ja już to zrobiłam, bo tutaj tą kaszę trzeba przepłukać. Ta miska już jest taka brudna, ponieważ ja przepłukałam tą kaszę pod zimną wodą. Dlatego tak jest osad, zobaczcie, na tej misce po wodzie. No jednak jakiś tam kurz był, czy co to było. I dajemy to do naczynia. Wsypujemy całą tą naszą kaszę. Ja nie przepuszczam, bo tu jest przez przecedzić, przez sitko drobnych
oczkach i one naprawdę muszą być drobne. Ja sobie tu zrobiłam, że zalałam to wodą, przepłukam, ta kasza mi opadła na dno i co? I jakoś to wodę odlałam pomalutko. Dobra, już nie będę tak skrobać, bo to jest niefajny dźwięk. I to zalewamy mlekiem. Tak, kochani, mlekiem. 750 gramów mleka. To jest prawie, no więcej niż pół litra, tak? Więc tutaj śmiało możemy lać. Śmiało, nieśmiało, bo zaraz pogadam i przekroczę. No, 760, no nie ma tragedii. I teraz zakładamy miarkę. Najpierw pokrywę oczywiście. Pamiętajcie, pokrywę zakładamy zawsze. Do tego miarkę. No i się jak zwykle okazało, że mój telefon już jest przepełniony, przestał nagrywać. Dobra, ale już wiem, na czym skończyłam. Więc tak, zakładamy miarkę z pokrywą. Nieraz się śmiejecie, że ja to mylę. Ja tego nie mylę, tylko tak, ja tu czytam i odruchowo zakładam oczywiście pierwszą pokrywę. Bo pamiętajcie, ta pokrywa musi być zawsze bez tej pokrywy, moja oczywiście cała w kurkumie, nie ruszy nam termomix. To jest zabezpieczenie, gdzie zamykają się łapki. Jeżeli nie dacie pokrywy, nie ruszy, wyskakuje błąd. I teraz zakładam miarkę. I słuchajcie, 25 minut, 95 stopni, obroty 2 i to są obroty wsteczne. Pamiętacie, jakbyście chcieli użyć bez przepisu obroty wsteczne, klikamy na noże, przełącza nam się na obroty wsteczne. Klikamy na obroty wsteczne, czyli zieloną strzałeczkę, wskakuje nam z powrotem cięcie, noże, czyli rozdrabnianie. No to co, ja sobie tu ogarniam, przygotowuję sobie słoiczki, chowam mleko do lodówki, bo jest naprawdę gorąco, więc trzeba je schować, umyję miseczkę i będziemy działać dalej z przepisem, bo tak naprawdę no jeszcze trochę kroczków nam zostało. No i przepis, kolejny krok gotowy już mamy i z następnym ruszamy. Więc ugotowała nam się tutaj nasza kasza z mlekiem. Już wam pokazuję. Wow, jakie gęste. Gorące i gęste. Ale pachnie ładnie. Ale to nie koniec niestety naszego przepisu. Aha, lecimy dalej. 20 gramów cukru trzcinowego nierafinowanego. Wsypujemy tutaj 20 gramów. Dobrze. Lecimy dalej. Zakładamy znowu miarkę z pokrywą. I tu mamy 20 sekund, obroty 4, ale obroty 4 zwiększamy do obrotu 8. W tym czasie, więc pomalutku przekręcamy pokrętełko. Musimy dojść do 8. Czasem się tak wyrobiłam ledwo, ledwo. Kochani, pamiętajcie, we wrześniu do zakupu Thermomixa możecie dostać osłonkę i książeczkę, a osoby, które polecą zakup Thermomixa swoim znajomym, czyli polecą też mnie i swoich znajomych, dostają super kamionkę. Ale dalej lecimy. Słuchajcie, przekładamy tą masę, bo tak naprawdę to już się zrobiła jedna wielka taka... Nie wiem, jak to nawet nazwać. No, ugotowana kasza, zmiksowana jak budyń, coś takiego. Przelewamy to do innego naczynia. Zobaczcie. No, trochę tego jest. Mam nadzieję, że deserku trochę wyjdzie. I to trzeba zgarnąć sobie, zgarnąć. Jak najwięcej. Dlatego, że, ponieważ, bo, jak to się mówi. Prawdopodobnie, z tego, co przypominam sobie, musimy wymyć naczynie miksujące. Więc szkoda, żeby nam się tam coś zostało. Dobra. Och. Ale, żeby tu nie powstał kożuch, musimy szybko przykryć to, najlepiej folią. W moim przypadku będzie to talerzyk. I lecimy dalej. Właśnie, myjemy naczynie miksujące. Ja sobie skorzystam ze swojego drugiego naczynia miksującego. Powiem wam, że to jest petarda mieć dwa naczynia.
I tu wrzucamy 100-120 g gorzkiej czekolady. Zawartość kakao 60%. Dobra. Zakrywamy miarkę z pokrywą. Będzie głośno. Uwaga, 5 sekund obroty. 7. Uwaga. Gotowe. Teraz zgarniamy kopystką. O, ja muszę swoją przetrzeć. Aczkolwiek myślę, że no to i tak w brzuszku nam się wszystko pomiesza. Więc nie będę jakoś tam czyścić fest. A, to nawet nie ma co zgarniać. Zobaczcie. Czekolada pięknie się nam zmieliła, nie ma co zgarniać. Lecimy dalej. No i tak, mleka oczywiście nie schowałam, no bo co? Muszę tu dodać 50 g mleka. No, pancia lej. Dobra, nalamy. I co dalej? Zakładamy miarkę znowu z pokrywą. 3 minuty, 50 stopni, obroty 1. Mamy roztapianie czekolady. Słuchajcie, ja mam przygotowane takie słoiczki. Pytacie się, skąd je mam. No te akurat mam w Biedronce, są takie jogurciki i bardzo często je wykorzystuję do różnych takich właśnie przekąsek, deserów w słoiczkach. Robię też takie prezenciki z nich. Bardzo fajne też są słoiczki oczywiście z Thermomixa, ale chwilowo ich nie ma na naszej stronie, więc możecie kombinować, coś inne musicie. No na przykład takie słoiczki, które dostałam od koleżaneczki, są fajne, bo się zamykają od razu. Tu mam akurat cukier przygotowany z wanilią. No tu gdzie przyprawy mam inne słoiczki, także... ale z te wiem, że można korzystać z nich na warony. No dobra, to wracamy za jakieś 2 minutki i zobaczymy, co tam się stało z naszą czekoladą. Już mój Thermomix mnie woła, czekolada nam się rozpuściła. My lecimy krok dalej, sos z czekoladą. O, jaka gęsta, jaka wspaniała, sosik taki czekoladowy powstał. No tu trochę mi skapnęło. Słuchajcie, to musimy przelać do innego naczynia, patrzcie. No przecudowna masa wyszła, no po prostu... No aż bym palce wylizała, palce wszystko. Ale trzeba zostawić do deseru. I to jeszcze muszę tu jakoś to fajnie wyskrobać. Bo to jeszcze nie koniec. Jeszcze mamy ile? 10 kroczków. O. A, ręka nie tę stronę się wykrzywiła. Dobra. Pochlapałam to wszystko, ale będzie przynajmniej... powód, żeby spróbować. Dalej. Teraz tak, do naczynia wlewamy daktyle. I to pamiętajcie, te daktyle przelewamy razem z tą wodą, w której się te nasze daktyle moczyły. Razem z tym. Zakładamy miarkę z pokrywą. I teraz 15 sekund, obroty 9. Pozdrawianie! Rozdrabnianie się odbyło. Lecimy dalej. O, zgarnąć kopystką. Wow, patrzcie, powstało takie masło daktylowe. Także jest co zgarniać, bo tu mamy całe naczynie oblepione tymi daktylami. Musimy to dobrze zgarnąć, żeby wykorzystać jak najwięcej. O. Te daktyle nam się trochę z tą resztą czekolady wymieszały. Powiem wam tak, za bardzo, bo za dobrze nie wygląda, ale... I znowu zakładamy miarkę z pokrywą, 15 sekund, obroty 9, kolejne rozdrabnianie. Miksowanie już teraz bardziej. Czekolada mi się tu rozciapała. I jest gotowe. I mamy dalej. I teraz tak. O, znowu musimy to zgarnąć. Faktycznie jeszcze bardziej się nam zmiksowało. Zgarnąć. Ja to później sobie zgarnę jeszcze tak lepiej.
Już wam pokazuję, jak to wygląda. Ła! Tak to jest, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I tak właśnie jest. O! Zobaczcie, trochę to wygląda jak takie masło orzechowe. Takie nie wiadomo co. No ale spróbujemy później to w smaku. I mamy teraz tak, do każdego słoika. Dajemy tak, po dwie łyżki. A, ja mam łyżeczki tym razem przygotowane. Dobra, po dwie łyżki kaszy, tej ugotowanej. No, a jednak się zrobił kożuch, więc musicie uważać. Jest mega gorące. No, dam trochę... Takie te łyżki nie wpadają mi, a nie chcę pobrudzić tych słoiczków, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. No i wszystkie będą i tak brudne, i tak. Dobra, dwie łyżki tej kaszy. Dobra. Teraz jedną łyżkę sosu daktylowego. Ja już sobie wezmę łyżeczkę, będzie tak lepiej. Dajemy dwie, ponieważ dwie łyżeczki to jest jedna łyżka, tak. Sosu daktylowego. Dobra, to mamy. Mamy, mamy. Ładnie sobie go rozkładamy, żebym się tam nie utopiła. I teraz co? Jedną czubatą łyżeczkę rozdrobnionych orzeszków. O. Ja tutaj robię tylko dwa słoiczki, bo nie chcę was zanudzać. I co dalej? Jedną łyżkę sosu. Dobra, ja sobie wszystko będę robiła łyżeczkami, bo te moje małe słoiczki są naprawdę małe i chcę, żeby to jakoś wyglądało. Więc jedna łyżka, pamiętajcie, to dwie łyżeczki. Zresztą jesteście wspaniałymi kucharzami. Chyba nie muszę wam takich rzeczy mówić, nie? O! Bo ja tak sobie gadam, a ten mój telefon znowu was nie nagrywa, więc muszę trochę cofnąć. I w ogóle zobaczyłam, że niewiele widzicie, więc powtarzam. Najpierw jest tak, warstwa kaszy, potem daktyli, teraz jest czekolady, tego naszego sosu czekoladowego. Coś go mało widzę wyszło. No, tak będzie. O. Do tego dajemy orzeszki. Myślę, że teraz lepiej widzicie te moje słoiczki. Oczywiście zaraz wam pokażę, jak to wygląda pięknie. O, trochę poubijam. I teraz znowu będziemy dawać kolejną warstwę kaszy. Zobaczymy dalej. Aha, powinno być tak. Łyżeczkę sosu, orzeszki, łyżeczkę sosu daktylowego, orzeszki i czekolada. Ale wiecie co, jakoś tak mi to fajnie wygląda, bo te kolory się zgrały. I teraz lecimy od nowa. Kasza, ja już będę dawała tylko jedną łyżkę, bo za chwilę to te moje słoiczki... Zobaczcie, już tak pięknie ten deser zaczyna wyglądać. No tak, ta kasza jest gorąca. O. Więc ona paruje trochę. O. No piękne warstwy się porobił, piękne. Zaraz wam pokażę. Już taka warstwa, jedna z ostatnich. No jednak trochę... Kaszy trochę wyszło, bo jeszcze dużo zostało. Polewy niekoniecznie. Dobra, teraz tak. Sos daktylowy jeszcze by tam uszło. Ale najmniej mamy polewy. Więc chyba zróbcie od razu więcej. O. Tak. No i tu właśnie mamy teraz znowu sos, czyli to, co ja zrobiłam odwrotnie. No i tu sosu mam nie. Tego sosu czekoladowego naprawdę zostało niedużo, tak zostaje bardziej do dekoracji, więc na pewno musicie zrobić więcej. Tu posypujemy sobie tymi orzeszkami rozdrobnionymi.
I kochani, lecimy z tym do lodówki. Najlepiej to zakręcić albo przykryć, bo moje słoiczki akurat w tym wypadku nie mają pokryweczek. No nie mają te. Ale ja sobie to przykryję folijką. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie te warstwy, bo ta lampa, widzę, się odbija w słoiczku, jakby tak jakoś przysłonić. Ale to jeszcze Wam oczywiście pokażę. O, może tu będzie lepiej, dwa naraz. Pokażę Wam, jak to smakuje. To póki co lecę sobie z tymi do lodówki, resztę jakoś tu też zrobię jakiś taki, nie wiem, deserek. Wyskrobię to wszystko i będzie jeden wielki deser. To co, za, nie wiem, za pół godzinki może się zobaczymy, spróbujemy, ocenimy. To do zobaczenia. No moi mili, deserek się troszeczkę schłodził. Wygląda naprawdę przepięknie, chcę Wam tak z bliska pokazać. Warstwy ma swoje. Ja go troszeczkę przygniotłam. Ale ci też szkodzi. No to próbujemy. Spróbuję tak dostać się do wszystkich warstw naraz. Tylko jest tak dużo w tego słoiczku. Ale dobra, okej. Okay. Jest dosyć słodki. Ale jak już z kaszą się spróbuję, to jest przepyszne. Powiem Wam, że chyba zjem zaraz cały słoik. Kochani, biorę się za jedzenie. Róbcie deserek. Naprawdę jest przepyszny. Jest takie rozgraniczenie tych smaczków i te orzeszki. Róbcie i dawajcie znać, jak tam smakowało. I pamiętajcie, jeżeli możecie, udostępniajcie moje posty. A ja już sobie lecę jeść. Buziaczki. Życzę Wam też smacznego. Pamiętajcie, jaglanka a la Snickers. Pa!